tego na obszarze gminy Choczewo. Wprowadzanie ścieków 7,47 zł netto, co daje 8,07 zł brutto oraz stawka opłaty za proponowane zlecenia indywidualne w budynkach wielolokalowych, stawka netto 3 zł, stawka brutto 3,24 zł. Natomiast na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku została zaproponowana stawka opłaty za wodą pobieraną z gruntu zbiorowego do opatrzenia wodowni na obszarze gminy Choczewo w wysokości 3,26 zł netto, co daje brutto 3,52 zł. W związku z czym, że ta kwota jest niższa od kwoty taryfowej, ustala się dokładnie z budżetu gminy Choczewo dla wszystkich taryfowych usług, odbiorców usług o zbiorowym zaopatrzeniu wodą na obszarze gminy Choczewo w wysokości stanowiącej różnicę kwoty za 1,6 świetny wody wymienionej w załączniku nr 1, czyli taryfikatora, kwotą wymienioną kwotą. Natomiast również na okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku ustala się opłatą za wprowadzanie ścieków na wsi na obszarze gminy Choczewo do kanalizacji centralnej gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Choczewie w wysokości 6,06 zł netto, wydaje to do 6,55 zł. W związku z tym, że ta kwota również jest niższa od kwoty taryfowej, ustala się dopłatą z budżetu gminy. Ona zostaje inna stawka ustalona do kanalizacji sanitarnej gminnego zakładu gospodarki komunalnej za ścieki odprowadzane z miejscowości Łączowo, Kulowo, Poczewko i tutaj stawka stoi ustalona na poziomie 5,14 zł netto, co brutto daje 5,55 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam zapytać, uwagi. Paweł Łasiński, proszę. Mam pytanie do pani skarbnik, czy jest oszacowana różnica między kwotą poradnika z taryf a 197 tysięcy łącznie z ścieków wody? Tak, 157. I drugie pytanie jest prośba tutaj od mieszkańców, żeby wyjaśnić po raz kolejny może pan dyrektor, co oznacza stawka opłaty za dokonywane rozliczenia indywidualne w budynkach wielolokalowych, tam jest te 3 zł. Też należy nadmienić, że w tej uchwale rozróbujemy z tego wspólnego abonamentu, który był w roku, tak? Tak. To jest jeszcze Państwa dla mieszkańców. Chciałbym, żeby Pani Dyrektor wyjaśnił. A nie? Tutaj mieszkańcy pytali się. Proszę Panie Dyrektorze. Stawka abonamentowa została zlikwidowana na tutaj prośbę, wręcz protesty członków Rady Gminy i mieszkańców. Stwierdzili, że to jest ich obrabiami i tak dalej. W związku z tym te 110 tysięcy, które wpływało z abonamentu, musiało zostać rozbite na 180 tysięcy metrów sześciennych wody sprzedawanej. Dlatego wyszła taka cena za metr sześcienny wody. Natomiast opłata za rozliczanie budynków wielolokalowych wynika z ustawy o zaopatrzeniu wody zbiorowym, zaopatrzeniu wody i wprowadzaniu ścieków. Rozdział 2, paragraf 6, odpunkt 6 mówi, że na wniosek właścicielom zarządcy budynku wielolokalowego lub budynku wielolokalowych przedsiębiorstwo usługowo-kanalizacyjne zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną w wniosku, jeżeli. I tu jest 6 punktów, tych nie będę czytał, ale tu jest jeden. Obowiązek regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe kanalizacyjne rozliczenie. To jest obowiązek wprowadzenia takiej opłaty, która została zresztą w zeszłym roku wprowadzona i funkcjonowała.
tym roku. Dotyczy to bloków, szczególnie wojskowych, przy ulicy Puckiej i Kolejowej. Tam są wspólnoty, rozliczenie, wtedy wykonuje albo zarządca i wtedy tej opłaty my nie pobieramy, albo wykonuje zakład i wtedy tą opłatę mamy obowiązek zgodnie z ustawą ustalić i pobierać. Pan Kleśniańczyk, nie byśmy się spytać, jak uprowadzi pani skarbnik, czy to woda dla odbiorcy do Lesowej kosztowała 3,52, tak żeśmy ustalili? 52 brutto, tak. Brutto, a ścieki 6,55. Łącznie 10,07. No tak. No. Rada tutaj chodzi o osób. Za wodę i ścieki, a chciałam zapytać, czy my będziemy również rozmawiać na temat opłaty od mieszkańców za odpady komunalne. Bo nie mam w ogóle tego tutaj, nie rozmawialiśmy na ten temat. Ale chodzi o odpady komunalne. Tak, stałe. Tak. Czy coś się zmieni w przyszłym roku, czy będziemy w ogóle odpowiadać na tę sprawę? Jesteśmy na razie w trakcie przetargu. To nasze panie wójcie, proszę później w następnym punkcie szerzej na ten temat, bo to społeczeństwo też różne rzeczy czyta i chciałby wiedzieć, czy jest coś w tym temacie, że będzie podwyżka, czy nie, i na jakim etapie jest to na dzień dzisiejszy. A nie, teraz tutaj na projekt uchwały. Czy są jeszcze jakieś radne wydarzenia? Ja mam pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, ile osób zalega za płatny zawód? Też już to kilkakrotnie wyjaśniałem. Zalegają te same osoby, które zalegały od lat, od 20 lat. Mają już po 10 tysięcy za samą wodę do zapłacenia. Są w sądach, to mają wyroki, mają komorników. Są nieściągane. Procentowo ile? Proszę? Procentowo ile? Procentowo? No jest to około 20 osób. Kwotowo. No. A jaką kwotę? Kwotę 250 tysięcy. 20 osób tylko? Tak. Mówię o zaległościach, bo te bieżące, że ktoś 200 zł na razie zapłaci, ale on zapłaci to za miesiąc, czy za dwa, trzy, te grube, tego nie biorę pod uwagę. Ale mnie to interesuje. Proszę? Ile takich osób jest? Takich, którzy 200-300? No to takich jest dużo, to jest, wie pan, ale on dzisiaj płaci, potem nie płaci 3 miesiące i wyrównuje to, bo to jest zaległości bieżące, które są wyrównywane, natomiast stałe zaległości jest około 250, które są praktycznie ściągalne. Owszem, komornicy ściągają po 50 zł miesięcznie tam z emerytury czy z czegoś tam, z jakiegoś zarobku, nie? To będzie trwało i trwa i na to się nie poradzi po prostu. A odciąć w niektórych przypadkach, w większości przypadków właśnie tych nie da się odciąć, bo mieszkają w budynkach wielorodzinnych, gdzie no nie ma dojścia, żeby odciąć. Jak odetnie się, to wszyscy nie będą mieli odejść, tylko że płacą. Tak na przykład jest w Turowie, przypuśćmy, że budynek jest trzyrodzinny i pierwszy nie płaci, a przez niego przebiegają do następnego, więc no, dzień nie odetnę temu, bo tamci nie będą mieli płacą. Pani radna, jest na radę. Na poprzednich sesjach podnosiliśmy problem sprawiedliwości, jaka jest w naszej gminie. Chodzi o kwotę wywozu naszych ścieków. Chodzi głównie o teren, gdzie kwota jest za 1 metr sześcienny jest bardzo wysoka. Poza sezonem 15 zł, w sezonie 20 zł za metr sześcienny. Tutaj widzimy, że ścieki, które są odprowadzone do zakładu komunalnego, są bardzo niskie. Znaczy cena za wywóz, za przesył jest bardzo niska. Wynosi tutaj 6,06 plus VAT. Proszę sobie w takim razie policzyć, ile my, prawda, mieszkańcy spoza terenu, można powiedzieć, spoza terenu gminy, bo my nie należymy w takim razie do gminy, ponieważ nam się nic nie należy. Tutaj jeszcze dopłata jest, prawda, gminy do ścieków, którzy są podłączeni do zakładu komunalnego. My takiej dopłaty nie mamy. I chyba raczej nie dotyczy. Radny, ja mam pytanie do pana dyrektora Leczyńskiego. Ile osób w pana firmie dostało ostatnie podwyżki i czym się pan sugerował, tym, że pan tyle podwyższył pensję swoim
pracownikom, a teraz niestety cena wody poszła w górę. Panie radny, podwyżka, to może pan przyjść jako radny, komisja się zorientuje, przygotowa i sprawdzić, jakie były podwyżki. Natomiast powiem panu, że rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określenia taryf ujmuje, że jest obowiązkiem również naliczenia, wliczenia w taryfy podwyżek. No bo niestety pracownika się nie znajdzie dzisiaj za najniższą krajową pensję, a w zakładzie najniższą krajową otrzymywali do tej pory. Więc dostali podwyżkę średnio 10%. Jedni dostali mniej, drudzy więcej, bo to była tak jakby regulacja, bo dla mnie też jest chore, że pracownik z pięcioletnim stażem pracuje uczciwie i solidnie i ma uprawnienia do różnych rzeczy i do nas sprzęt i wiedzę, nie ma dodatku stażowego i zarabia mniej niż starszy, który ma 500 zł dodatku stażowego. Więc dlatego zostało to wyrównane, żeby pracowali, otrzymywali wynagrodzenie na podobnym poziomie, bo podobne prace wykonywali. Dziękuję. Ktoś jeszcze ma? Jedno pytanie do pana dyrektora. Jeszcze się dopytam. Gdyby wspólnota dogadała się z zarządcą bloku, chodzi o budynki wielolokalowe, że zarządca rozliczałby wodę, to rozumiem, że od pojedynczego mieszkańca to opłata nie byłaby pobierana, tylko od zarządcy. W ogóle nie. My byśmy brali tyle, ile główny wodomierz pokazuje. To jest, na pana Ignacego, na co patrzę. To jest kwestia dogadania się wspólnie.